Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Oglądacie olimpiadę zimową? No ja nie oglądam, pomimo że uprawiam sporty zimowe, no i uprawiam zimą sport, no to olimpiady jednak zimowej nie oglądam. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No ta olimpiada w Chinach, no to jest jedna z najbardziej chyba smutnych imprez ostatnich lat. No i to jest takie podsumowanie całej tej pandemii. Nie ma tam widzów, nie ma tam rodzin tych sportowców. Większość tych sportowców, no to jak nie siedzi w hotelu na kwarantannie, to łazi w tych maskach. Mają ciągle testy, nie testy. Były dyskwalifikacje za ubrania, no szczególnie kobiety w skokach, że to było troszeczkę za luźno. No ogólnie jest idiotycznie. No Chińczycy wygrywają, dlatego że w tych wszystkich bobslejach i tych... Znają trasy. No z reguły gospodarze to wygrywają. No ale w Chinach to teraz już szczególnie to widać. Tam inni sportowcy nie byli w stanie zasmakować tych torów, skoczni, stoków i tak dalej, i tak dalej. No Amerykanie tam wygrywają, różnie wygrywają. No ale jest po prostu jeden wielki terror, no. Telefony są kontrolowane. Czarownica Pelosi, no to jest przewodnicząca większości w Izbie Reprezentantów Demokratów, no to powiedziała sportowcom amerykańskim, żeby zamknęli dziób, nie podskakiwali, no bo może być nieprzyjemnie. No taki idiotyzm jest to. To jest także to są zimne dni w Chinach, ale w Chinach z reguły są te zimne dni polityczno-policyjne, można powiedzieć. No i najgorsze w tym wszystkim jest to, że ci sportowcy, no to jeżdżą na te olimpiady tam, gdzie Międzynarodowy Komitet Olimpijski ich wysyła. No a Międzynarodowy Komitet Olimpijski wysyła ostatnio ich tam, gdzie są komunistyczne pieniądze i gdzie jest propaganda. Chińczycy nie zwracają uwagi na rachunek ekonomiczny. Dużo tych normalnych krajów, normalnych demokracji, gdzie tam ludzie płacą podatki, gdzie tam są zobowiązani, politycy zobowiązani, żeby jakoś się rozliczyć z tego wszystkiego. No to nie bardzo sięgają komunistom. Chińskim bardzo pasuje olimpiada, no bo się pokazują dobrze dla całego świata. No to jest ta polityka poprzez kręgi olimpijskie. Kirgistan miał być na pierwszym miejscu, no czy tam konkurował z Beijing, z Pekinem. No też teraz pytanie jest, czy mówić na nich Peking, czy Beijing. No Beijing, no to jest po chińsku, no ale to tak samo jakby się zapytać, czy Amerykanie to powinni mówić Warszawa, czy München jako Monachium, a nie Munich i tak dalej, i tak dalej. No, my też mówimy Waszyngton, nie Washington, no ale w Beijing czy w Pekinie, no to właśnie jest cała ta propaganda komunistyczna. No i w Kazachstanie miało to być, tam gdzie w sumie partia komunistyczna poprosiła Putina, żeby przyszedł i im pomógł. No to jeżeli nawet tak się siedzi i chce się oglądać tą olimpiadę z własnej sofy, patrząc na tych sportowców, no to jednak Xi Jinping i Putin, no to te wszystkie represje, te uciski, te wszystkie ścigania w systemie jednopartyjnym, te wszystkie hakowanie telefonów sportowców na miejscu, cała sytuacja w Hongkongu, cała sytuacja w Tajwanie, która będzie za parę tygodni w sumie chyba, kiedy Putin ruszy na Ukrainę, zakończy, kiedy Putin ruszy na Ukrainie po olimpiadzie, no i
Ukraina będzie zajęta, no to niedługo potem Chińczycy chyba dojdą do wniosku, że trzeba zająć Tajwan, dopóki jeszcze jest jeden wielki bałagan w Białym Domu w Ameryce. Także podobne, no wszystko to zaczyna być podobne do Monachium, Munich w roku 1936. No, czasy są ciężkie, tak? Czasy są ciężkie i czasy zawsze były i ciężkie. Bojkotowanie sportu, no bojkotowanie w sportu, no to w Ameryce to już się zaczęło jakiś czas. Ludzie po prostu już są zmęczeni. Sportowcy, no to powinni być gladiatorami, powinni wychodzić, robić swoje, no ale wszystkie te organizacje no finansowe, przemysłowe, firmy wielkie, znane, wciągnęły się w politykę. No i komuniści wciągają wszystkie te firmy w politykę, komuniści wciągają wszystkie te organizacje sportowe w politykę. Także ostatnio, no to był jednak cały czas jest jeden wielki cyrk ze zmianą nazw zespołów sportowych i bojkotowanie. Ludzie nie oglądają, dlatego że w tym czasie, kiedy główna liga baseballowa, ten cały szef przesunął rozgrywki z Atlanty, z Georgii, dlatego że w Georgii powiedzieli, że do wyborów będzie wymagany dowód osobisty i nie ma przychodzenia za 5:12 i bez dowodu osobistego i nie ma głosowania. No druga rzecz, co też powiedzieli w Georgii, że jak ktoś chce głosować, no to jeżeli nie ma ważnego powodu, no to musi przyjść osobiście. A jaki jest ważny powód? No trzeba być chorym, trzeba być w wojsku, trzeba być na uczelni, trzeba jechać na jakimś, być na biznes, ale jak jest się na miejscu, no to trzeba głosować osobiście. No i tak w Ameryce było od setek lat, a teraz komuniści chcą bez dowodu osobistego i kopertowe głosowanie. No i sport, komisarz od sportu przesuwa rozgrywki z jednego miasta do drugiego miasta. No a jeszcze co jeszcze gorsze zrobił parę miesięcy wcześniej, no to zrobił, że z Cleveland Indians, no to zlikwidowali nazwę Indianie z zespołu, tak? No bo Indianie, no to są obraźliwym czy ukradzioną nazwą i tego biali nie mogą używać. No to jest idiotyzm, tak? No bo zawodowi sportowcy, no to ich sukces polega na tym, że mają swoich fanów, mają swoich kibiców, mają swoich widzów w telewizji, którzy przez oglądanie sportu mają jakieś wytchnienie, mają jakieś odetchnięcie od tych codziennych nerwów, od tej pracy, z całego tego stresu życia, no to ludzie sobie chcą pooglądać sport. No i dalej znienacka wszyscy debile zaczęli klękać, zaczęli decydować, protestować, zaczęli uważać, że oni mają prawo do wyrażania swojej opinii tam, gdzie w zasadzie powinni wykonywać swoją robotę, czyli strzelać gole, przepraszam, kopać piłkę, czy jeździć na jakimkolwiek tam sprzęcie. Także to wszystko wydaje mi się, że dobrze robią. No a to ma bardzo jakieś takie brzemienne i bardzo męczące, to jest męcząca sytuacja dla kibiców, dla wszystkich widzów, no bo widzowie, kibice nie chcą tego, tak? Po co im coś takiego? No i teraz pytanie jest, kiedy się taka ta moralizacja lewacka skończy, tak? Kiedy się to moralizowanie w sporcie nawet skończy? No przypuszczalnie to upadkiem jak zwykle, bo komuniści to wszystko zatłuką, po prostu zatłuką do cna, wdepczą w
w piach, zabiorą całą zabawę. No i za jakieś ileś tam lat ludzie się ockną. Już nie ma komedii filmowych, nie ma filmów wesołych. Wszystko jest od strony poprawności politycznej, także, że to już się płakać chce, jak się ogląda wszystko tą ostatnie produkcję. No, odpowiedź może być tej komunistycznej poprawności politycznej w Waszyngtonie. W Waszyngtonie dlatego, że w Waszyngtonie klub sportowy futbolu amerykańskiego nazywał się Redskins. Redskins, czyli czerwonoskórzy. No, czerwonoskórzy, no to też jest. Komuniści przyszli, powiedzieli, że to jest obraźliwe, że to nie może być zespół, klub sportowy czerwonoskórzy. No i w Waszyngtonie doszli do wniosku, że trzeba wymyśleć nową nazwę. Ta nowa nazwa, no to doszli do wniosku, że będą się nazywać Commanders, czyli liderzy, czyli przywódcy. No i to jest Indianie zamienili swoją nazwę, Cleveland Indians zamienili swoją nazwę na Guardians, czyli Guardians, no to znaczy strażnicy, a tutaj w Waszyngtonie nazwali się przywódcy. No szkoda, że się nie nazwali sprawy sądowe albo manipulacje wyborcze, no bo to by bardziej pasowało chyba na klub sportowy w stolicy Ameryki, w Waszyngtonie. No i skąd to się bierze? No to się bierze, że oni po prostu są nienormalni. No ci wszyscy są nienormalni. No jak tak się zastanowić, no to nazwa takiego klubu sportowego, jak oni się nazywają, przywódcy albo strażnicy, no to nie ma sensu. Jak się popatrzy na jakieś inne zespoły, niektóre zespoły z futbolu amerykańskiego, to nazywają się Bengals, no czyli Bengals, no to od tej nazwy tygrysów bengalskich, także to jest ta siła, ten rozpęd i tak dalej. Inni się nazywają Buccaneers, no to są korsarze, no to też taka ostra nazwa jest, mocna. Chiefs, no to znaczy wodzowie, ci indiańscy wodzowie, chief. No po polsku to czasami mówią szef, no to znaczy, to było z angielskiego chiefs, no paru szefów, paru wodzów, no albo w San Francisco to się nazywają 49ers, czyli 49, no o co to chodzi, no to jak w Kalifornii był ta gorączka złota 1849 rok, no to było jeszcze przed tą wojną bratobójczą północy z południem, czyli 1862 rok, no to też 49 rok, no też chyba zmienią, bo czegoś się tam dopatrzą. Nas też jest klub, zespół, który się nazywa Rams, czyli barany, czyli samce owiec, barany, no też to jest dosyć mocna nazwa. No i kto może się porównywać? No przywódcy i strażnicy. No ciekawe jest też zespół Buffalo Bills. No Buffalo Bills, no Buffalo Bill, no to był jeden z tych żołnierzy, z tych ludzi, którzy byli po stronie północy. No północ, no to w sumie byli republikanie, niewolnicza partia amerykańska, to są republikanie, a za niewolnictwem byli południowi demokraci. Oni dopiero demokraci stanęli po prostu na głowie w latach 1960 i z właścicieli niewolników zrobili się rozdawców państwowej pieniędzy dla czarnych. No ale w Buffalo Bill, no też chyba jako
postać będzie likwidowana, tak jak i Roosevelt. Roosevelt jest likwidowany, no bo z jednych z tych klubów w zasadzie w dyrekcji futbolu amerykańskiego w Nowym Jorku posąg Roosevelta został usunięty. No, trzeba pamiętać, że Roosevelt, no, to był wybrany 3 razy na prezydenta. On w sumie można powiedzieć, Roosevelt, Churchill i Stalin dogadali się na temat rozbioru Europy Wschodniej po II wojnie światowej. Ustalili to, że Polska będzie przesunięta na zachód. Ustalili to, że przedwojenny rząd londyński nie będzie nic znaczył. No ale Roosevelt, no to jest 70, 80, 100 lat. No i jego Amerykanie, komuniści usuwają. Jego historię po prostu wycierają jak gumką, jak w encyklopediach rosyjskich, kiedy Stalin był na zdjęciach, w encyklopedii jednego roku był na zdjęciu z jakimiś tam towarzyszami, a za rok już byli wyretuszowani, wyczyszczeni. Także te wszyscy przywódcy przywódcy i strażnicy, no to raczej te zespoły, no to nie będą grały, wygrywały, nie będą miały dobrych zawodników, no bo kto chce grać dla strażników czy przywódców, no i zamieniają się w takie lelum polelum, takie kluski z olejem, nudne jak diabli. No i teraz ta polityka, tak, ta cała ta polityka to wygląda na to, że poprawność polityczna zabija. Poprawność polityczna zabija całe społeczeństwo, nie ma żadnej jakiejś takiej rozmowy, kasowanie, ta kultura kasowania, te nieustanne napieprzanie o tym, że biali są, uważają się za wyższych od innych ras, ta polityka tożsamości, no to wszystko zaczyna wkraczać we wszystkie rejony życia amerykańskiego. Zmiana gramatyki, zmiana wymowy, zmiana podejścia do płci w sporcie, no, w Penn University, czyli w Pensylwanii, 16 atletek, 16 kobiet, które właśnie są zawodniczkami, podpisały listy, że one jednak są za tym, składają petycję, że jednak w sportach kobiecych, no to muszą być osobniczki żeńskie, no ale takie, które mają macicę i w swoim życiu miały okres, a nie kobiety, które mają jeszcze przyrodzenie, można powiedzieć, męskie, tyle tylko, że się uważają, że są kobietami. No jest to cyrk, to nie wiem, kiedy to upadnie, no ale upadnie. Ta poprawność polityczna komunistów upadnie. No, nadchodzi listopad 2022. Także zdrowia dla normalnych. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję. Jeszcze bardziej nie subskrybujesz? Tu jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No głosujcie, jeżeli jesteście w Ameryce. No to głosujcie za tym, żeby jednak Ameryka wróciła do normalności, żeby Izba Reprezentantów przeszła w ręce normalnych, żeby Senat przeszedł w ręce normalnych, żeby wszystkie komitety rodzicielskie w szkołach przeszły w ręce normalnych, żeby wszystkie rady dzielnicowe, miejskie, stanowe, żeby to wszystko przeszło w ręce normalnych. Ludzie muszą zacząć głosować, ludzie muszą zacząć startować na stanowiska. Ten marsz przez instytucje pozwolił na to, że po prostu banda obłąkanych lewaków opanowała całą Amerykę. No ale ci, którzy pracowali, ci, którzy płacili podatki, zaczynają się budzić. Widzą, że ilekolwiek by nie pracowali, to banda pasożytów, banda
z budżetówki. Oni zawsze w szkołach chcą wprowadzać swój program. Rodzice się budzą. Rodzice po prostu widzą, że poza plecami banda komunistów wyprowadza, zaczęła wyprowadzać dzieci na manowce, no ale to musi się jakoś skończyć. Głosuj 2022 na normalnych, 2024 również na normalnych. Zdrowia dla normalnych.